Moi drodzy, jeszcze wykorzystam ostatni raz chwilę, kiedy mogę. Króciutko, jak będzie wyglądało nasze spotkanie. Za moment ksiądz dziekan dekanatu cieszyńskiego, ksiądz prałat Stefan Sputek przywita wszystkich pielgrzymów obecnych. Następnie o godzinie 10:30 modlitwa na rozpoczęcie, konferencja, którą wygłosi ksiądz Marcin Wróbel. I o godzinie 11 rozpoczynamy mszę świętą koncelebrowaną. Cześć Maryi. Pragnę serdecznie przywitać wszystkich. Raz. Jeden. Którzy przybyli na nasz cieszyński rynek, aby włączyć się w modlitwę Różaniec do granic. Wiemy, że jedną z najważniejszych przejść granicznych był Cieszyn. I dlatego też tak wielu nas tutaj przybyło, niektórzy jeszcze przybywają, dojeżdżają i cieszę się bardzo z waszej obecności. O pokój, o pojednanie. Nie od razu ten pokój nastąpił, ale wiemy, że wojna zakończyła się rok później. Dziś w setną rocznicę objawień Matki Bożej we Fatimie. Setną rocznicę zatem tego listu, znamiennego listu Ojca Świętego Benedykta XV. Gromadzimy się również i my na tym rynku, przede wszystkim, aby się modlić. O wprowadzenie nas w liturgię i w tę modlitwę proszę teraz księdza Marcina Wróbla. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. To ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę. Do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Moi drodzy, słowa świętego Bernarda z Clairvaux, jednego z onegdaj największych piewców błogosławionej dziewicy, skłaniają nas tutaj zgromadzonych, abyśmy pośród gąszczu codziennych naszych trosk, niepokojów, bolesnych wydarzeń zatrzymali się i pochylili przez chwilę nad tajemnicą tej, której chwała jaśnieje nie tylko na kartach Ewangelii, lecz także na ustach wielu milionów jej ufnych czcicieli. Dziś również i my pragniemy włączyć się w ten wielki łańcuch szeroko otwartych serc. Otwartych, jak wołał w czasie inauguracji pontyfikatu wielki papież Jan Paweł II. Otwartych serc na Chrystusa i Jego prawdę, znajdującą w sposób szczególny swoje odzwierciedlenie w tajemnicach świętego różańca. Moi drodzy, przeciwnym zrządzeniem opatrzności Bożej celebrujemy dzisiejsze wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w bardzo niezwykłym czasie. Po pierwsze, w sobotę. Sobota to taki dzień, który w sposób niezwykły poświęcona jest Najświętszej Maryi Pannie. Tradycja mówi, że to właśnie Matka Boża, Matka Bolesna w swoim sercu, niczym w kaganku, przeniosła płomień żywej wiary przez ciemną, wielkopiątkową noc, kiedy wydawało się, że wszystko straciło sens, kiedy apostołowie uciekli spod krzyża, kiedy wydawać by się mogło, że zło zatriumfowało, ona przeniosła w swoim sercu płomień żywej wiary. Którzy przybyli tutaj na rynek cieszyński na modlitwę Różaniec do granic. To jakże ważny moment w tej naszej wspólnej modlitwie, kiedy na ten ołtarz prosty, zbudowany
tutaj na tej scenie, przyjdzie sam Bóg żywy i prawdziwy i nieogarniony. Dzisiaj wpatrujemy się w postać Matki Bożej Różańcowej. Przypomnijmy sobie ten rok 1571, kiedy to ludzie zebrani pod Lepanto modlili się o zwycięstwo nad flotą turecką. I to zwycięstwo, chociaż nikt nie wierzył, że się to stanie, przyszło przez Maryję. Papież Pius V ustanowił ten właśnie dzień, 7 października, Dniem Matki Bożej Różańcowej.